ogonkiem. Siemanko YouTube, dzisiaj zabieram Was do Eftelingu, czyli ogromnego parku rozrywki. Opowiem Wam historię życia. Poszliśmy już do tego parku rozrywki, aczkolwiek okazało się, że jest tak gorąco, że musiałam się przebrać, więc musieliśmy wrócić do hotelu. Ale w sumie fajnie, że jest tak ciepło. Nie polecam. Nadrabiamy stracony czas. Jak Tadeusz mówi, poranna joga, ale to nie ma nic do jogi. My cały dzień tutaj spędziliśmy, ja po prostu nie miałam czasu nagrywać, także teraz właśnie lecimy Wam ponagrywać, na czym byliśmy oczywiście z zewnątrz, bo w środku niestety Wam nie pokażę, z racji tego, że nie miałam oczywiście kasku albo czegokolwiek do przyczepienia mojej 360, a szkoda, bo było fajnie, ale mam nadzieję, że spodoba Wam się. Fajnie mieć chłopaka, który się wybiera, że wygra. A Mateusz będzie próbował jeszcze raz. Jezu, my wydamy tutaj tyle hajsu. On mi gra w kolejną grę. Pokaż jak leci. Leci i moje maleństwo nowe do kolekcji. Zobaczcie. Myślcie mu ile. Piszcie mi to w komentarzach. Mateusz, please. No please. No proszę mi tym ogromnić. To jest mega fajne, tutaj dwie kolejki się ścigają, to jest moje ulubione w sumie w całości. I to jest pierwsza kolejka, jaka tu była zbudowana, ponieważ jak widzicie jest cała z drewna. Creepy. Wiem, że chciałbyś z nim jechać, ale tam jest zakaz rzeczy. Także musimy iść ogólnie fajnie, bo
Staliśmy tutaj dzisiaj po godzinie, a teraz już ludzie się wykruszają z racji tego, że jest późno. No i zostało nam jakieś 15 minut czekania, także wygrywamy! Może nie pokazałam wam zbyt wiele, ale tyle, ile dałam radę, zrobiłam. Jest tu o wiele, wiele więcej atrakcji, ponieważ na mapie jest zaznaczone 106 i nie byłam w stanie nagrywać całości, bo naprawdę jest tu tyle atrakcji, że chciałam ten dzień spędzić z ludźmi, z którymi tutaj przyjechałam i mega im za to dziękuję, to jest zajebiste. No na pewno więcej ludzi poszedł, na pewno więcej ujęć będzie z Amsterdamu, do którego jedziemy jutro. Dla mnie jest niebieski. Kolejny dowód, że świat jest mały. Spotkałam Falkę.
20 trochę pada deszcz i zaczęła się burza, ale idziemy właśnie na kolację, a potem się przejść na taki wieczorny spacer, także myślę, że będą fajne ujęcia.